od kilku dni staram się, to znowu ruszyło, staram się znowu, żeby to było coraz ciekawsze. Od kilku dni Pan mówi? Tak, dosłownie dzisiaj jest 10, to 6 dzień, jak działamy. Plany poszczególnych poziomów naszej kopalni to akurat poziom minus 40, czyli jedno piętro pod nami. Tych pięter było dużo więcej, niestety nie wszystkie plany udało nam się odzyskać. Tutaj mamy poziom 0, czyli ten, na którym się teraz znajdujemy. Jak zwykle w życiu wszystko jest bardziej skomplikowane. My spacerujemy sztolnią, która tu jest zaznaczona przerywaną linią. Tutaj sobie biegnie i zawraca. Tu obok wchodzi 19, czyli ta mniejsza. To znaczy też mapa powinna być rozrysowana, że one będą blisko siebie, czyli tak dotąd gdzieś mniej więcej. 19A specjalnie jest narysowana przerywaną linią, pozostała wydrążona troszeczkę pod innym kątem. My teraz wchodzimy łagodniej pod ziemię i tutaj część chodników 19 zamiast krzyżować się z naszym chodnikiem przechodzą górą. W tych miejscach mamy te betonowe obudowy, no bo tutaj 4, może 5 metrów nad nami przechodzą te chodniki. Mimo wszystko jest to uznawane za jeden poziom. Mamy na nim jakieś 7 km wszystkich wyrobisk, ale nie będziemy wszystkiego zwiedzać. My przejdziemy tam niecałe 1700 metrów. Tutaj poziom plus 40, czyli jedno piętro nad nami. Przekrój poprzeczny przez tą kopalnię, też niestety nie całą, bo to jest tylko górna część rozrysowana. To jest plan z czasów inhalatorium. My jesteśmy w tym miejscu, sztolnia 19A. Parę metrów nad nami biegnie 19, która gdzieś tam dalej sobie wychodzi. 40 metrów nad nami mamy ślepy poziom. Ślepy, bo on nie ma bezpośredniego wyjścia na powierzchnię. 80 metrów nad nami sztolnia numer 17, no i tu jeszcze 30 metrów wyżej sztolnia numer 16. Także z miejsca, gdzie jesteśmy, kopalnia do góry jest rozbudowana na 110 metrów. Za to w dół, ale już tylko i wyłącznie za pomocą szybów, zjeżdżano tutaj jeszcze do głębokości 520 metrów. Także jak na tamte lata rozpiętość kopalni była całkiem spora. Wszystko, co w tej chwili znajduje się pod nami, jest zalane wodą. W czasach, kiedy kopalnia działała, pompy na bieżąco odsysały całą zbierającą się wodę. Jak po zamknięciu kopalni pompy wyłączono, wszystko ładnie się zalało. No, patrząc, że teraz jesteśmy na najniższym dostępnym z zewnątrz poziomie, to cała woda, która z szybów wybija, tutaj kanałem wypływa. Nawet słychać, jak ona sobie tutaj szemrze. A to wyżej było eksplorowane, tam coś jest czy nie? Czy to jest wszystko? No, próbujemy się tam dostać, ale nie jest to łatwe, bo wejścia są akurat pozawalane, próbujemy od dołu się dostać, ale to jeszcze musi potrwać trochę. Pół kilometra to nieźle. Tutaj też mamy zdjęcie, jak tutaj ta sztolnia wyglądała na początku, czyli zanim zaczęliśmy jakiekolwiek prace, chociaż może przesadziłem, bo tu już widać, że trochę wody spuściliśmy. Miejscami wody było nawet do pasa, także trzeba było chodzić w woderach. Też fragmenty pozawalane. Jeden wielki bałagan, co tu dużo mówić. Ile lat Pan tu pracuje już? No, od początku. W 2010 zaczęliśmy tutaj te wszystkie szykowanie. Dyrekcja była tutaj u nas w Kowarach, więc tamte kopalnie podlegały od nasze. Nie lizać, bo jak się dostanie do organizmu, to może zaszkodzić. Bo tak jak stoimy obok, to nie ma tutaj żadnego zagrożenia. Nie wiem, czy to widać. Może tak właśnie, jakby tak... Szczególnie te dobre. Ekstra, tak. I tu gdzieś nad nami po prostu musi być jakaś żyłka. I przecieka. Przesącza się. Przecieka, tak. Bo tam dalej nie ma, to w jedną, drugą stronę, a tutaj jest. No, fajnie. Jedyny wagonik, który nam został z tamtych czasów, to biała sanitarka. No nie jest kompletna. Kółka zniknęły, wyposażenie też, ale chociaż buda została, także chociaż tyle. Kuracjusze wysiadali tutaj, przechodzili do komór. Jedna jest tam za mną, tam jest w tej chwili pusto, bo to mamy salę biesiadną zrobioną, na razie wysprzątane tylko. Przez dwie następne komory po prostu przejdziemy, także chodźcie w tą stronę. Tu uwaga na głowę, to jedyne niskie miejsce u nas. Troszeczkę się trzeba pochylić. Komory inhalacyjne, które było zdarzone, to mamy inhalacje. To było w komorach zwiększyć zawartość radonu, czyli tego gazu, który leczono. Radon to gaz szlachetny, który nie twórczy, powstaje z rozpadu uranu i cały czas się tutaj unosi. Także teraz też go odbywamy. To teraz już nie mamy takich stężeń, żeby leczyć. Leczono tutaj choroby, bo nie drugie cechowe, choroby podrążenia, astmy, alergie, potencja, a lista była długa. Żona ma katar, to pomoże? Pomoże, już pomogło. Leczenie było bardzo proste. Kuratusze wjeżdżali pod ziemię, przechodzili do komór inhalacyjnych i kładli się na leżakach, takich jak tutaj widać. Później a tu przychodził jeszcze materac i śpiwór, nie tak na gołę.
tylko się nie zachowały już takie sprzęty jak materace, śpiwory. No i później godzina czasu dziennie, 24 dni, dzień po dniu, trzeba było leżeć i oddychać i to było wszystko. Do tych wilgoci... poziomu schodzą w dół do głębokości 240 metrów. Ja ci dziękuję. Z poziomu 240 kolejne dwa szyby schodzą na 480 metrów. Już 480 do 520 wydrążono tylko jeden szyb. Ten szyb jest podzielony na trzy części. Lewa i środkowa komora, tu jeździły klatki, czyli te windy wożące wagoniki. Po prawej przedział techniczny, tam były kable z prądem, rury ze sprężonym powietrzem. No i w przedziale technicznym były też podesty z drabinami, więc w razie nawet awarii maszyny wyciągowej po drabinach też można było się wydostać na powierzchnię. Jak zajrzycie do góry, 20 metrów nad nami widać belki stalowe. To jest na szybie, pomiędzy tymi belkami były zamocowane koła linowe. Maszynownie też są schowane tutaj pod ziemią. Było to spowodowane dwiema rzeczami. Po pierwsze, wszystko to związane z uranem było ściśle tajne. Latały samoloty szpiegowskie, wszyscy szybki podglądali. I tak nad nami latał samolot, trudniej mu było wypatrzeć kopalnię, bo nie było widać charakterystycznych elementów, czyli szybów. Druga taka rzecz to jest to, że tutaj inaczej. Jak myślicie, na jakiej głębokości teraz jesteśmy? Ile mamy skały nad głową? Kaszana Hańca to rzeka, jezioro Hańca. Tam było 108 metrów. Tutaj chłopaki na razie zrobili 135 metrów, ale będą schodzić głębiej. Mamy wyciągniętą drabinkę z wody, no. Trzyma się jeszcze całkiem nieźle. Pewnie jak tutaj będzie stała, to ją szybko tak. Ale pod wodą, ja wiem, 11 stopni ma woda. Spuściliśmy robota, bo tak w szybie czysto jest do głębokości 244 metry. Ale czy te belki są bezpieczne, czy nie? Czy to nie jest kruszało, zmuszało, nie wiem. No tak jak tutaj ładnie widać, to co jest w wodzie, no. Jest zachowane bardzo dobrze. To co wystaje nad wodę, to po prostu... A tak do którego roku ją Rosjanie tak de facto eksploatowali? Do 50. tam 7 roku czy? 59. Aha, bo jak dziś informacja spotkałem 63, czyli to nie było prawdą. Znaczy nie, inaczej. Bo różne kopalnie... Nie, powinniśmy zacząć od tego, co to znaczy zamknięcie kopalni. Ta kopalnia praktycznie nigdy nie została zamknięta zupełnie. W 59 zaprzestano wydobycia, ale później tutaj trwały właśnie przeróbki tej kopalni na inhalatorium. Więc oni tutaj cały czas coś dłubali. Ostatnia kopalnia była w Radoniowie, największa kopalnia polska zresztą, bo jak tutaj od nas wygląda ta kopalnia. Ale prawda jest taka, że w Polsce, jeżeli chodzi o wydobycie uranu, to te dwie kopalnie, czyli nasza i ta w Radoniowie, zrobiły 90% wydobycia. Bo wszystkie pozostałe to już tam było kilka, 12 ton. Tego uranu. Jak się, no trochę z miedzianki.